każdy z nas obserwuje życie polityczne, gospodarcze naszego kraju i każdy z nas ma zastrzeżenia w stosunku do tych zjawisk. Można by powiedzieć, jaka jest pierwotna przyczyna tego, że mamy problemy. Otóż moim zdaniem najważniejszą przyczyną tego, że Polska ma problemy, jest to, że w edukacji narodowej jest selekcja negatywna. I w zasadzie najważniejszym zagadnieniem, o którym należałoby dyskutować, jest jak zamienić selekcję negatywną na selekcję pozytywną. Ja nie słyszałem takiej dyskusji. Dyskutuje się o gimbusach, o tym, że mają być pomarańczowe, o różnych rzeczach, ale nie słyszałem dyskusji, jak spowodować, żeby selekcję negatywną w zawodzie nauczyciela zamienić na selekcję pozytywną. I lament jest dominującym tonem wypowiedzi o kondycji i perspektywach polskiej oświaty. I mówi się, że za wszystko odpowiedzialne jest to, że nie ma pieniędzy. Otóż mnie się zdaje, że to nie jest tak. Ośmielam się w to bardzo, bardzo wątpić. Przyczyną jest to, że nie mamy koncepcji, jak zrobić zmiany, które podnoszą jakość nauczania. Jaka jest obecnie sytuacja w nauce? Ja wiem, że są wspaniali uczniowie i wspaniali nauczyciele, ale powiedziałbym, że to, co obserwuję, również jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego, krótko można by określić dwoma słowami: tragedia narodowa. Bardziej opisowo można by powiedzieć, że w szkole aplikujemy uczniom karłowaty kurs uniwersytecki wszystkich przedmiotów i później się dziwimy, że na wyjściu otrzymujemy absolwenta, któremu się wszystko w głowie pomieszało. Dlatego nie będę zajmował się strukturą obecnego systemu, dlatego że szkoda na to czasu. Ten system nie powstał racjonalnie i zajmijmy się czymś, co moim zdaniem miałoby szansę działać. Zajmiemy się więc analizą podstaw jakiegokolwiek skutecznego systemu podnoszenia jakości. Tu od razu dodam, że dość trudna jest ze mną dyskusja, dlatego że gdy kilka lat temu byłem dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, to te zmiany, o których tu jest mowa, zostały zrobione i jakość została podniesiona i system działa do tej pory. Także można to zrobić. To nie są mrzonki. To jest coś, co zostało wykonane w pewnym miejscu i w szerszej skali też mogłyby być wykonane. Olimpiady pokazują, że są jeszcze wspaniali nauczyciele o wielkiej wiedzy, wielkim zapale, wielkich zdolnościach, że są wspaniali uczniowie, którzy potrafią nauką się zafascynować. To jest ogromnie ważne, dlatego że pokazuje, że są jeszcze ludzie, na których można by się oprzeć w tej reformie. Gdyby tego nie było, byłoby bardzo źle. To jest tytuł mojego wykładu. Jak odwrócić selekcję negatywną w zawodzie nauczyciela? Trzeba po prostu pokazać, że warto być dobrym nauczycielem. Bo dobry nauczyciel zarabia wyraźnie więcej od średniego nauczyciela i zarabia dużo więcej od złego nauczyciela. To trzeba by było pokazać. Bo dobry nauczyciel jest podporą i wizytówką swojej szkoły. Z wszystkich wielkich problemów naszego kraju ten jest problemem najważniejszym. Gdybyśmy ten problem rozwiązali, to i będziemy mieli dobrych inżynierów, i dobrych lekarzy, i takich, którzy nie biorą łapówek, i takich, którzy porządnie budują mosty, i takich bankierów, którzy nie kradną, i wszystko będzie znacznie, znacznie lepiej. Tymczasem nie mówi się, o tym problemie się nie mówi, nie identyfikuje się trudności naszego życia społecznego z tym tematem. O tym się nie dyskutuje, nie pisze artykułów i książek, nie wygłasza referatów. Trudności oświaty tkwią rzekomo wyłącznie w braku pieniędzy. Tymczasem od nauczyciela zależy wszystko, czy prawie wszystko. Gdyby dobrych nauczycieli mieli nasi eksperci, nie byłoby fałszywych ekspertów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Dobry nauczyciel potrafi wykryć talenty drzemiące w młodych, a to, co jest naszym największym skarbem, to oczywiście te talenty. Jeżeli jakiś talent się nie objawi, to tak jakby Polska traciła coś na tym. Bardzo wiele zresztą. Jeżeli je wykryje, to potrafi je wzmocnić i zwielokrotnić. Otacza oczywiście młodzież opieką i miłością. Ma też czas dla młodzieży. Ja znam takich nauczycieli. Jest ich całkiem sporo. Oczywiście niesie za to ogromny ciężar odpowiedzialności. I rzecz, której się nigdy potem nie dodaje, bo te wymienione przeze mnie rzeczy wymieniane są bardzo często. Natomiast nie dodaje się tego, że dlatego, z tego powodu powinien z każdym dniem swojej pracy odczuwać poprawę swojej sytuacji materialnej. Zły nauczyciel nie dostrzeże talentów młodych, co jest oczywiście ogromną stratą. Potrafi je zniszczyć. To już jest straszne, jeżeli talent wykryje i potrafi go zniszczyć. Nie ma czasu dla młodzieży. Nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności. O tym czasem się już tylko mówi, ale nigdy nie dodaje się, że powinien otrzymać odpowiedni sygnał ekonomiczny w związku z tym. Stan obecny. Permanentny brak pieniędzy, nieefektywne wydawanie pieniędzy, system stanowisk i pensji oparty na papierkach i zaświadczeniach. Dobry i zły nauczyciel zarabiają tyle samo. Po wykładzie do mnie podchodzi nauczycielka i mówi, że chce moje oświadczenie, że ona była na tym wykładzie. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że ona stara się o awans i jej potrzebne jest zaświadczenie, że ona była na jednym moim wykładzie. Oczywiście przyniesie takich zaświadczeń ze 100 jeszcze z innych wykładów i to ma być argument, że trzeba ją awansować. Teraz kilka ogólnych uwag. Pozornie banalnych, ale moim zdaniem niebanalnych, całkiem niebanalnych. Każdy system organizacyjny wysyła sygnały do wszystkich partnerów, czy tego chce, czy nie chce, czy z tego sobie zdaje sprawę, czy nie zdaje twórca tego systemu. Sygnały powodują pewne zachowania się partnerów, które są dla nich najkorzystniejsze. Jest to normalne i naturalne, tak powinno być. Zachowania te jednak mogą być dla instytucji korzystne lub niekorzystne. Otóż moje doświadczenie mówi, że sygnały są często, może nawet najczęściej bym powiedział, błędnie skonstruowane, natomiast odbierane są zawsze bezbłędnie. Zawsze bezbłędnie. Dlatego rolą kierownictwa powinno być stworzenie takiego systemu organizacyjnego, aby dobro pracownika pociągało za sobą automatycznie dobro instytucji. Banał, prawda? Niesamowity banał. A jednak wydaje mi się, że większość systemów, które ja obserwuję, nie mają wbudowanego tego, co tu jest na tym przeźroczu. Co jest według mnie absolutnie podstawową rzeczą. Rolą kierownictwa to jest tylko właściwie to, tylko konstruowanie sygnałów, bo później wszystko już się toczy bez nich. Jeżeli sygnały będą źle skonstruowane, to wszystko legnie w gruzach. Ta prosta idea jest w szkolnictwie i nie tylko niestosowana. Kilka słów jeszcze o organizacji. W systemie organizacyjnym należy precyzyjnie zidentyfikować sygnały. Tu jest najczęściej popełniany błąd. Przewidzieć zachowania się partnerów. Wprowadzić takie korzyści dla partnerów, aby pracując ze wszystkich sił dla siebie i swojej rodziny, tym samym pracowali ze wszystkich sił dla wytworzenia dobrego owocu instytucji. Najważniejsza jest oczywiście konstrukcja tych sygnałów. Przykład. System oparty na świadectwach ukończenia zaświadczeniach z kursów. Spowoduje oczywiście, że pracownicy zaczną przynosić różne dyplomy, świadectwa, zaświadczenia szkół wyższych i półwyższych. Celem wtedy jest dyplom, a nie umiejętności i wyniki pracy. Najwięcej będzie po prostu makulatury. Na tym wszystko się skończy. Jeżeli ja płacę za papier, będę miał dużo makulatury. To jest oczywiste, ale może nie dla wszystkich, dlatego że nasz Sejm uchwalił, że dla rodzin niepełnych, dla dzieci z rodzin niepełnych będzie jakaś tam dopłata pieniężna. I bardzo się Sejm nasz zdziwił, że jest dużo rodzin niepełnych. A ten system sygnałów, o którym ja mówię, mówi wyraźnie,
że jak się wysyła sygnał, że płacimy na rodziny niepełne, to będzie dużo rodzin niepełnych. Druga z najważniejszych cech. System musi być ewolucyjny. To znaczy, ma być rewolucja w myśleniu, natomiast ewolucja w działaniu. To jest również bardzo często popełniany błąd. Mianowicie taki, że przychodzi nowy szef i robi nowy system. Ten nowy system jest absolutną rewolucją. Stare wyrzucamy na śmietnik i tworzymy nowe. Otóż to jest zły system. Nic nie będzie działało. Rewolucja ma być w priorytetach. Natomiast musimy wystartować z dnia dzisiejszego, żeby dojść do świetlanej przyszłości. Nie ma innej drogi. Niczego nie zburzymy i nie zbudujemy od jutra. Jutro nasza instytucja ma wyglądać tak, jak dzisiaj wyglądała, tylko że kompas się zmienił. Każdy partner analizuje sygnały emitowane przez nowo zainstalowany system. To jest niezależne właściwie od niego. Każdy analizuje, patrząc do swojego portfela na przykład. Te sygnały są zwykle diametralnie inne niż dawne sygnały. Wobec tego każdy partner, dbając o swoje wyłączne dobro, z dnia na dzień zmienia swój sposób postępowania. Natomiast ewolucja w działaniu. Zainstalowany system wprowadza na wszystkich szczeblach większą opłacalność decyzji produkujących dobry owoc niż decyzji przeciwnych. Tylko tyle trzeba właściwie zrobić. W zasadzie najważniejsza rzecz, to znaczy skonstruować taki system, żeby pracownik za zwiększenie dobra dostawał więcej pieniędzy. Poprawa zaczyna się od zaraz, co różni tutaj nas od wszystkich systemów, które mają być wprowadzone w roku 2007 i tak dalej i rozłożone wszystko, jak one się mają zmieniać w czasie i co ma się zmienić, jakie pieniądze mają dojść, ile miliardów złotych i tak dalej. Te pieniądze nie dojdą, ponieważ wszystko się zmieni do tego czasu. Inaczej będzie. Czyli poprawa ma się zacząć od zaraz. Ma się zacząć. Zaczyna się od zaraz wskutek zainstalowania tych sygnałów i ma charakter różniczkowy, jak ja mówię. To znaczy chodzi mi o malusieńki przyrost na każdym szczeblu zarządzania i u każdego pracownika, a nie według zaplanowanego wcześniej grafiku. System musi być kroczący, to znaczy instytucja składa się z podjednostek, na przykład weźmy szkoły. Każda podjednostka ma zagwarantowane 90% budżetu z roku poprzedniego. To, co w tej chwili zaczynam mówić, to jest konkret już. Czy jest trudno zrobić to, żeby instytucja miała zagwarantowane 90% budżetu z poprzedniego roku? Nie jest trudno, bo teraz ma zagwarantowane zapewne 100% i zawsze to dostaje, więc dać jej 90%. To jest część stała. Dalej, musimy umieć ocenić każdą podjednostkę w sposób ilościowy, według jej osiągnięć z ostatnich 3 lat. Tutaj musi być wykonana solidna praca i oczywiście tu nie możemy się pomylić. Kryterium musi być absolutnie, jak ja mówię, kuloodporne, to znaczy niemalwersowalne. Dalej, 10% całego budżetu rozdzielamy według tego rankingu. Czyli ta szkoła, która jest słabsza, dostaje 95%, a ta, która jest lepsza, może dostać 105%, powiedzmy, w pierwszym roku. W następnych latach postępujemy tak samo. Otóż ci, co znają procent składany, co to jest, wiedzą, że te zmiany będą znacznie szybsze niż to, co ja w tej chwili tutaj przedstawiłem o tych 5% w górę, 5% w dół. Oto jest pewna symulacja, która to przedstawia. Mianowicie topnienie tej części stałej. W pierwszym roku jest 90%, jak powiedziałem. W następnym jest 81%. Po 6 latach już 50% już nie jest płacone, że tak powiem, z powodów socjalistycznych, tylko z powodów pracy, dobrej pracy. Mnie to właściwie by wystarczyło. Jeżeli 50% już tylko za dobrą pracę, to już jest dobrze. Ale oczywiście system kroczy dalej i po paru latach niemal 100% będzie za dobrą pracę. Znaczenie części stałej zapewnia łagodność zmian budżetowych. Ogromnie ułatwia wprowadzenie systemu, dlatego że psychicznie ludzie są nastawieni, że 90% mają zagwarantowane. Daje podjednostkom czas na dostosowanie swojej struktury. To jest bardzo ważne, że ja nie niszczę ludzi, nie niszczę rodzin. Tam są pracownicy, mają rodziny, dzieci i tak dalej. Ja nie niszczę tego nagłą decyzją. Ja po prostu daję im czas na zastanowienie się i zmiany wprowadzam powolnie, ale konsekwentnie.
pozwala sterować całym procesem, dlatego że gdybym się pomylił i uważał na przykład, że za szybko wprowadzam zmiany, to nie 90%, tylko 95% mogłoby być tą częścią stałą na początku. Umożliwia systematyczną poprawę sytuacji finansowej dobrych nauczycieli i daje sygnał ekonomiczny złym nauczycielom. Jak ocenić szkołę? Jakiekolwiek rozsądne kryterium daje podobny wynik. To jest moje doświadczenie, które zostało sprawdzone w nauce i tam okazało się ponad wszelką wątpliwość, że w zasadzie każde rozsądne kryterium daje mniej więcej to samo. Ale wybór konkretnego kryterium jest kluczowo ważny. Jeśli tu bym się pomylił i wziął pozornie rzeczy, które pozornie dają to samo, wziął złą rzecz, to będę wysyłał bardzo złe sygnały. Czyli sygnały są najważniejsze. Przykład możliwych kryteriów. Liczba nauczycieli z wyższym wykształceniem. Takie coś jest najłatwiejsze, bo łatwo policzyć liczbę nauczycieli z wyższym wykształceniem. Liczba nauczycieli dyplomowanych w szkole, liczba nauczycieli prowadzących koła zainteresowań, udział w konkursach, liczba kół zainteresowań. Wszystkie te kryteria prowadzą do degeneracji systemu. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić tylko, jeżeli ja będę płacił za liczbę nauczycieli dyplomowanych, to będzie dużo nauczycieli dyplomowanych. Kryterium, przyswojona wiedza, umiejętności. No tu zaczynamy wkraczać na trudny teren. Prawda? Jeżeli ja bym płacił za przyswojoną wiedzę i umiejętności, no to tylko sposób na to, żeby więcej zarabiać, byłby, żeby była większa przyswojona wiedza i większe umiejętności. W perspektywie krótkiej mogłaby to być liczba laureatów olimpiad w ciągu ostatnich 10 lat. W dalszej perspektywie oparcie się na wynikach egzaminów, matury, przecież to wszystko jest. Te wszystkie wyniki są. Dokładnie jest wiadomo, która szkoła jest lepsza, która szkoła jest gorsza. A jednak w audycji radiowej, którą słyszałem, czy wobec tego będzie jakaś konsekwencja finansowa tego, odpowiedziano, że nie, proszę Państwa, proszę się nie bać, nie będzie żadnej konsekwencji finansowej. To znaczy, że Ty, dobry nauczycielu, który ciężko pracujesz z młodzieżą i tworzysz wspaniałe polskie umysły, tyle samo będzie zarabiał, co ten, który psuje te umysły. Nie ma gorszego sygnału. Sygnał, prawdziwy sygnał. Płacimy za wiedzę i umiejętności. Cechy systemu. Opłaca się być dobrą szkołą, z dobrymi nauczycielami i dobrymi uczniami. Po prostu opłaca się materialnie. Będzie więcej pieniędzy dla tej szkoły. Opłaca się być dobrym nauczycielem. A więc pójdzie tam młody, zdolny człowiek, który teraz nie pójdzie, dlatego że nie pójdzie na zmarnowanie. Natomiast pójdzie, jeśli będzie wiedział, że jeżeli będzie dobrze pracował, to będzie żył odpowiednio, na odpowiednim poziomie. Ranking szkół zacząłby odgrywać ogromną rolę informacyjną i ekonomiczną w społeczeństwie. Talenty nie byłyby marnowane, byłyby pomnożone przez odkrywanie nowych. Pieniądze społeczne byłyby wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Bo pieniądze społeczne to nie są za czas pracy nauczycieli, ani za przechowywanie dzieci w szkole, ani za ogrzewanie tych szkół, tylko są za przekazaną wiedzę do umysłów młodzieży. Co powinniśmy mieć, aby taki system wprowadzić? Pierwsza rzecz, system egzaminów, czyli poznać jakość szkół. To jest właściwie, prawdę powiedziawszy, to jest. Samodzielność finansową szkół. Sprzężenie między tymi dwoma rzeczami i wolę poprawy sytuacji. Z tym najtrudniej. Dlaczego ten system będzie trudno wprowadzić? Ponieważ rozbija układy, a płaci za wyniki. Nie pozwala ukryć ignorancji. Jest nieegalitarny. Tworzy w Polsce elity, a nam ich nie potrzeba. Tymczasem według mojego zdania potrzebne są elity w Polsce jak tlen. Tworzy jasne reguły gry. A łatwiej się przemknąć wtedy, jak nie ma jasnych reguł gry. To jest wszystko, proszę Państwa.